Wybiórki i Bobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie popołudniowo zaczynamy. No właśnie, minąłem borsz właściwie, ukraińską knajpę i jadę po dżunku do szkoły. Nie to, że musimy się specjalnie spieszyć, ale na 17 przychodzi pani do sprzątania. Mam tak, nie jedzie. A to pani, to okej. No właśnie, na 17 muszę ją wpuścić, ale niestety, ponieważ będzie sprzątała u mnie trochę tam. No, po prostu moją część mieszkalną, to tam będę sobie musiał posiedzieć po prostu troszkę. Więc dzisiaj z dżunku nie wychodzimy nigdzie. Zabieram ją prosto do domu. W domu się będziemy bawić. Miłego oglądania! Proszę bardzo. Klocki spotkał się z uznaniem, ale nie może otworzyć, to zaraz będziemy próbowali razem. To jest taka dodatkowa akcja, bo ja tego nie wiedziałem, ja go nie znałem. One są kolorowe i są kostki z kolorami. Rzuca się kostką i kostka pokazuje, który klocek należy wyciągnąć, jaki kolor. Czyli nie mamy na to wpływu teoretycznie. Co się dzieje? Dobra, potrzebuję drugiej ręki, żeby to wyciągnąć. Nie dam rady inaczej. No widzisz, chodzi o to, żeby ułożyć, a ty żeś rozwaliła ją. Musimy ją z powrotem ułożyć. Trzy kolory na każdym piętrze i na zmianę kolory, tak jest. I dopiero później się rzuca kostką. No bardzo dobrze. No, rzucę kostką. Jaki kolor? Tak jest, to musisz uważać, żeby nie przewrócić. Masz jeszcze jeden poziom, może tamten, będzie łatwiej. No, spróbuj. No jak tu nie możesz, to zacząć. Jeszcze masz jeden niżej. Granatowe, może stąd się uda. No i brawo. Tu? No powiedzmy, że tak robimy. Dobra. To teraz ja uważaj. To ja mam jasno-niebieski. Ale nie, wiesz co, to my po prostu zabieramy. Nie, bo to inaczej się zrobi nam miks koloru. Chociaż może jak będzie miks, to też będzie fajnie. Dobra, trzymaj, na razie gramy tak. Po prostu zdejmujemy. No teraz twoja kolej. Pomarańczowy. No. Czerwony. Czerwony, to może tu. No, może o ten. No. Trzeba kolej. Żółty. Dobrze. Brawo. I tak dalej. Granatowy. Dobra. Przyszła pani do sprzątania. Trochę się spociłem, bo lekko ogarnąłem oczywiście przed przyjściem, tak żeby inaczej. Trochę wstyd. Także. Ja tak nie umiem po prostu, normalnie też wpuścić. My tu jeszcze gramy, ale to już ostatnie po drugie, bo się dziecko nudzi. Będziemy teraz ustawiali sobie coś a la domino zaraz. Na przemian zdejmujemy i ustawiamy. No i zanosi się na to, że będzie dzisiaj bardzo ładny zachód słońca. Aha, chciałem powiedzieć, że dzisiaj głodówka udaje się. Odstawiłem banany dalej i ich nie dotykam. Także i nic innego też nie. Także jestem już tak prawie cały dzień już. No i wczoraj też byłem praktycznie cały dzień, oprócz tego wieczora niestety. Błąd taktyczny. No nie jest tak źle, tylko głowa mi boli prawie cały dzień. Nie wiem, czy to mam związek z tym niejedzeniem, czy nie, ale... Moja kolej? Znowu zielony? Coś się popsuło, cały czas zielony. It's okay. Let's try it again. You got shit, okay, I don't know. A ty red. No to twoja kolej. Brawo. Chusterka ogórków kiszonych. Znaczy już przetestował, ale... co się stało? Wyłączałeś dźwięk. To dobrze. Proszę, spróbuj jednego. My God! Co? So many, I like that. No dobrze.
No. Dobry. No, uważaj, bo kapiesz na sofę. Kap na talerz. To na zdrowie, smacznego. Taki wielki pies jest. Co się krowa nazywa. A tam siwa grzyba przed chwilą, pod drzewem. Siwa krowy się nie boi jakoś. Szykuje się nam powoli zachód słońca. No dzisiaj ładnie wybarwione, ale coś mi się wydaje, że on też się rozmyje dzisiaj w chmurach. Że to nie będzie taki klasyczny zachód. Ale nie jest najgorzej. Da się żyć. I krowa swoje dołożyła jeszcze. Nie jest źle, fajnie. To jeszcze jedna faza zachodu, tym razem z kuchni. No tak, tak nawet nie najgorzej, co? Wchodzi w te kolorki. Robi się czerwone. A dojadę was tymi zachodami słońca. W większości Europy pogoda ciągle jeszcze pod psem. Zatem taki zachodzik słońca z przyjemną temperaturą. Nie powiem wam dokładnie jaką, a nie, przepraszam, powiem. 34 stopnie w tej chwili mamy i mamy godzinę 18. W godzinie 18 34 stopnie i taki wysączający się nam na czerwono zachód słońca. Tam gdzieś takie kształty chmur widać, jak obcinają to słońce. Jakby je zjadał ktoś cały czas, zobaczcie. Am, am. Niezła akcja. Ono naprawdę znika, tak za chmurami, ale czad. I ja. Fajny byłby z tego ten. Co? Tak, timelapse. No zjada powoli ten. To słońce nam. Muszę nagrać jeszcze z telefonu. Wyślę komuś. Look, it looks like something is eating actually this sun. Nieźle. Już tylko ćwiartka została. Only quarter left. Wow, this is the most amazing sunset I have ever seen. To jest naprawdę najbardziej niezwykły zachód słońca, jaki widziałem. Słońce, które nie zachodzi za horyzontem, tylko zostaje zjedzone po prostu. It just niam, 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 niam. And almost disappeared. Teraz wygląda jak latawiec. Looks like a kite. And 3, 2, 1. And it's gone. Zniknęło. Pyk. Poszło. Jeden z dziwniejszych zachodów słońca, jakie widziałem. Zeżarło nam słońce. Byli tacy, co ukradli księżyc, a teraz był ktoś, kto zjadł słońce. Pani sprzątająca właśnie wyszła. Muszę powiedzieć, że zrobiła kawał dobrej roboty, naprawdę. Jest po prostu czysto. Jest czysto, nic się nie wala. Jest super. Jest elegancko, no po prostu. Dobra, czyli ta robota jest zrobiona perfekt. Umówiłem się wstępnie z panią, że może jutro przyjdzie. Że może jutro jeszcze przyjdzie tutaj, bo chciała jeszcze dzisiaj tutaj kontynuować sypialnię. No, się przyda. Ale mówię, że już nie dzisiaj, bo jest późno. Ja muszę rynku teraz położyć spać. Więc przygotowuję teraz kąpiel. I idziemy z paciulki. A resztę będziemy się łatwili jutro. No dobrze, to ja w takim razie, kochani, na dzisiaj już kończę. Ale to nie jest oczywiście koniec odcinka. Widzimy się jutro od samego rana. Także do zobaczenia. Dobranoc i do zobaczenia. Ty, lew, jakie wiewiórki. Przecież my się już widzieliśmy. Dzień dobry po prostu, dzień dobry. Miło się z wami zobaczyć kolejnego poranka. Odstawiłem właśnie dżuny i zdałem sobie sprawę z tego, że nie wziąłem moich zeszytów na klerski. Słabo, bo miałem pracę domową zadaną, którą zrobiłem, a teraz wyjdzie na to, że nie zrobiłem. Nie mam długopisu, nie mam nic do pisania i nic chyba już po drodze nie kupię, bo jest późno. Wstawanie dżuny poranne jest masakryczne, to jest po prostu, ona śpi do ostatniej sekundy. Ubieram ją po prostu jeszcze jak śpi na łóżku i wynoszę ją z domu.
wynoszę ją z domu, to powoduje, że czasami pewnych rzeczy po prostu nie ogarniam. I tak było właśnie tym razem, nie zabrałem ze sobą, trudno. Będziemy na bieżąco myśleli, co zrobić. Wszystkie zadania dnia dzisiejszego odbębnione, włącznie z odrobieniem pracy z Kmerskiego na jutro już. Zatem mogę śmiało powiedzieć, że obowiązki za mną. Dogadałem się co do odbioru słoików, że pojadę po nie jutro, najprawdopodobniej. Chyba, że jeszcze dzisiaj mi się uda, ale jak nie, to jutro spokojnie sobie pojadę. I w tej chwili mogę przejść do przyjemności. No i taką przyjemnością niewątpliwie mam nadzieję, że będzie wizyta w domu numer 2. Adam ma być tam o 13 również. I jeżeli właściciele zejdą nam z ceny trochę i dogadamy się, to pewnie podpiszemy kontrakt dzisiaj już i będziemy wynajmować ten dom. A jeśli nie, no to nie. Zaraz zobaczymy, czy wszystko się uda dopiąć, czy nie. Przyjechałem trochę przed czasem. Pojechałem sobie jeszcze zobaczyć tutaj. Jakoś tak nie kojarzyłem za bardzo tego. Bardzo często, jak jadę od siebie do Adama na przykład, to jadę taką jakby obwodnicą. Przelatuję przez szóstkę, tam jest szóstka, przecinam tą szóstkę, skręcam w prawo, w pierwszą taką główną. I to jest właśnie ta droga. Ja tą lecę cały czas prosto i jadę do Adama. Więc Adam ma tutaj też kapitalny dojazd prosto pod ten dom. Właśnie przyszła pani właścicielka, otworzyła. A ja pojechałem jeszcze. Zresztą zaraz wam pokażę to. Zaraz jak zaraz. No w sumie tak. Tam jest pani, sobie nikogo więcej nie ma, więc pojadę wam jeszcze pokażę. 100 metrów stąd. Może 150. Co się znajduje. To jest ta jakby droga, którą jeżdżę do Adama. Przyjeżdżam nią poprzek i tutaj znajduje się wielka restauracja, ale taka wielka, wielka. I to jest restauracja, która jest chyba w klimacie i w stylu tamtej Tunnel Sub, gdzie żeśmy byli, gdzie organizuje się po prostu duże obiady na nawet kilkaset osób. Z tego co widzę, w tej chwili ustawiane są stoły. Zresztą zajrzę tam, co tak będę z zewnątrz. Wygląda dość elegancko, ale to może mieć charakter stołówkowy. Tak jak Tunnel Sub. Tunnel Sub wygląda z zewnątrz, no takie masywne, duże, a w środku de facto jest to restauracja obsługująca grupy zorganizowane, śniadania, lunche i tak dalej. No i tu jest dokładnie to samo. Jest fajny bar, organizowany Francis Day i są stoły, żywienie grupowe. Tam mamy coś na zasadzie bufetu i tu po prostu przyjeżdża się jeść. Ale nie wykluczam, że to są imprezy również z tańcem Apsara. Ja muszę o tym poczytać, bo to może być tak, że tu oprócz tego, że są organizowane posiłki grupowe, czyli nie wiem, przyjeżdża wycieczka jakaś zorganizowana i sobie stołuje się w takim miejscu, to ja nie wykluczyłbym, że tu właśnie odbywają się kolacje, że płaci się po prostu jakąś kwotę typu, nie wiem, $30 od osoby, ma się otwarty bufet na jedzenie i w międzyczasie można oglądać na scenie tańce klasyczne, kmerskie tańce Apsara. Prawdopodobnie tak jest. No to jeżeli tak jest, to my mamy kapitalną wtedy miejsce tylko u siebie, no bo są 150 metrów od nas. Spoko. Na razie są tylko właściciele domu i ja. Nie ma jeszcze ani pośrednika, ani Adama. To jest drugie miejsce, które wam pokażę też. Tu jest ten dom, a tutaj dosłownie przedzielony tylko jedną posesją znajduje się miejsce. No właśnie tutaj cały czas, jak ostatnio jechałem, stały dwa autobusy. Teraz stoi jeden autobus. To jest chyba firma organizująca różnego rodzaju wycieczki. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczę to z bliska. Ale chyba tak. Tutaj Chińczycy. Pan masuje się po brzuszku. Oj, zjedli coś. No tak, tu jest dużo. O nie, to chyba po koreańsku jest, czy po japońsku akurat. Napisane. Malta? No, tak, chyba Japończycy albo Koreańczycy. I to są... Tak, to jest to są Koreańczycy na pewno. Organizująca właśnie różnego rodzaju wycieczki. Ja gdzieś czytałem o tym, oni są zaznaczeni nawet na mapie. Najróżniejsze, tak? Chcemy zobaczyć Tunnel Sub, pływające wioski. No te wszystkie takie jakby wycieczki. To tu są organizowane, tylko oni się specjalizują w obsłudze Koreańczyków akurat. No nie wiem, czy wyłącznie Koreańczycy, czy nie.
sensu nie ty wyłącznie koreańscy, tylko ci, którzy mówią po koreańsku. No, w każdym razie taka firma turystyczna jest dosłownie przed ścianą. Jedzie, to nawet nie tak spóźniony. Nie, jasne. Czas. Sprawdźmy to. Nie, on odpada, jak się go zgasz. No, nie wiem, no, to nie mój motor, twój. No, ale... Minuta przed czasem. Ale ty jakby... No chyba odpala, ja nie wiem, no chyba tak. Ja wręcz go stopa odpala. Teraz się przekonasz. Chyba tak. Słuchaj, mam jeszcze chwilę niby. No, no. Powiem ci od razu, co się tu znajduje, ale to już poza kamerą. Wychodzimy, jutro będziemy podpisywali umowę. Dzisiaj już płacona jest zaliczka. Czyli, już jest jakby przyklepane. Teoretycznie od pierwszego jest umowa, obowiązuje, ale możemy wchodzić już choćby od dzisiaj. O, ten Giant Beast też ma tutaj swoją zajezdnię. Ale ty nie wiesz, jaki jest plan teraz? No, ja nie znam planu. To ja wyłączę kamerę i mi powiedz, jaki jest plan. Dobra. A później ci pokażę tą restaurację, żeby zobaczył. Żeby z tamtym trzeba się tu wchodzić. Dobra. Chwila prawdy. Odpal. Ha. Zobaczmy. Co mi sprzedał Maciej? On się trzyma, oba. No. Trzymaj chwilę. Dobra. Można? Stuwa nie poszła w błoto, psu w budę. Robimy tu wypożyczalnię, dyskotekę. No ja mam też jeden taki, to ja też jeden stoi u mnie pod domem i zawala miejsce. No, trzeba go wstawić. Ja, no, tak. Tylko ja mam taki, wiesz, dobry. Ja stawiam dwa. Ja mam taki dobry. Dobra. On powinien być droższy. No dobra, to jedziemy. No, jedziemy. To ruszamy. Aha, jedziemy do naszego ukrycia odwiedzić. Chodźmy, zobaczmy. Jedziemy. Przyjechaliśmy z Adamem po drodze do Krzyka, do serwisu. Adam zostawi ten skuter do naprawy, żeby zrobił jej rozrusznik po prostu. Żeby palił z ręki, a nie z kopa. No i w związku z tym muszę te 100-kilkadziesiąt kilo wziąć na swój biedny. To już będziemy w ogóle orali po ziemi. Bo mam za miękkie te resorki, wszystkie amory w sensie. On pode mną ledwo jedzie. Jak Adam przysiądzie, to będzie ciężko. No i w każdym razie stąd pojedziemy już we dwóch do Krzyka. Później odwiozę Adama do domu. I później podżuny. Taki plan na dzisiaj. To jest jak się za dużo youtuberów w jednym miejscu zgromadzi. To prawda. Dobra. Mówi proszę. Patrz, to jest jedna przebitka. Ale pomóż biednej dziewczynie. Bo się wyrobię shorta. To ale teraz w życiu. To ale rób pionowo nagrywaj i bo dziewczyna już się stresuje. Szybko, dawaj, kręć ją. Ja już nie będę kręcił tego. Niech będzie short. Za to ja cię będę kręcił. A to proszę. No widzę, że coś tu kręcisz, widzę. A poczekajcie, bo ja muszę powiedzieć, że no to niby kawka, a gdzie ty piwa? Nie, ja piwa nie piję, ja piję wodę. Pochowali. Rękę woda. Pokaż. Nie pokażę ręki. Rękę myję. Pokażę rękę. Nie pokażę, co to jest. Oj, dużo dzisiaj się dzieje, to tak dużo, że nie ma czasu kamery wyciągnąć po prostu. Przyjechałem w tej chwili z Adamem tutaj do Artura, miałem tutaj spotkanie z takim Polakiem, który okazuje się, że mieszka w Kambodży już od 10 lat. Mieliśmy do porozmawiania na pewien temat, żeśmy sobie... No przekazałem takie informacje, które wydaje mi się, że będą pomocne po prostu. Jeszcze muszę tylko dosłać później tam zdjęcie pewnego produktu, no ale no nie ważne, nie ma to znaczenia. Jadę teraz po Juny do szkoły i zaczynamy część popołudniową dzisiejszego dnia. Nie zdążyłem jeszcze wykręcić dobrze motorem, żeby zaparkować i już słyszałem, że wołają Juny. Już charakterystyczna sylwetka się pojawiła po prostu. Chłopcze, oni się zają raptorem, a ja po nią cały czas motorem. No nie, tak nie może być. Gdzież ona jest? Gdzież ona jest? Idzie księżniczka moja. Cześć, dzień dobry! Cześć! Judy, panią? Bardzo ładnie. Okun? Okun ci ran. Jak było dzisiaj w szkole? Fajnie. Super. Co to za spinka? Nie miałaś jak wychodziłaś z domu? Stoisz? Czekaj, stań na chwilę. Dobra. Stój, trzymaj się mnie. No trzymaj się mnie. Odwiesimy. Nie, jak
Czapla. Woła kolegę. Czapla. Czapla? Czapla. Nie słuchają cię, widzisz? Czapla, mam sol. Jedziemy, chodź. W drodze powrotnej do domu, zobaczcie co tam się dzieje. Jakie słońce pomarańczowe, piękne. Oj, to jest zachód słoneczka dzisiaj. Tak. I ginie już za domami. A my w drodze do domku. Nareszcie dotarliśmy do domu. Dość długi ten powrót był, muszę wam powiedzieć. Owocował wiele wydarzeń, przygód, etc. Najważniejsze jest to, że dotarliśmy już i jesteśmy w domu. Pięknie namalować banana. Bardzo ładna robota. No, świetna robota. Banan pierwsza klasa, muszę powiedzieć. Naprawdę. Dobrze. Teraz czas na rozpakowanie jej rzeczy. Wstawienie prania z ciuchami. Wyczyszczenie lunch i lunchboxa i breakfast boxa, czyli pudełek na śniadanie i na obiad. No i szykowanie kąpieli dla Czuny, czyli takie standardowe elementy naszego popołudnia wieczora. No to ja w takim razie przechodzę do działania. Chyba dotarliśmy już do tego miejsca. Zresztą poczekajcie, posłuchajcie najpierw, co się dzieje tutaj, na tym drzewie. Siedzą te chrząszczochrabąszcze. Tak, one się wyciszają i potem nagle jest takie uderzenie. I to takimi sinusoidą idzie. Głośno, ciszej, głośno, ciszej. I cały czas tak dają. Przyroda ma swój głos. Nieźle, co? No dobra. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam was serdecznie na jutro, na kolejny, w którym ujawnię pewne szczegóły dotyczące przedsięwzięcia, które będziemy robili z Adamem. Opowiem wam troszeczkę o rzeczach zza kulis. No i zresztą mam nadzieję, że jeszcze wiele innych rzeczy pojawi się w tymże odcinku. Niemniej, raz jeszcze, za dzisiejszy kłaniam się i zapraszam na jutro, 7 rano czasu polskiego, na kolejne. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.